Witamy w szóstym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2023-2030. Gościem dzisiejszego spotkania jest Agnieszka Jaksa, prezeska Stowarzyszenia Grupa Wolontarystyczna Agrafka. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich razem z Agrafką w złotym tle. Agnieszko, Agrafka już po raz kolejny gości na naszych spotkaniach webinariowych. Rozmawiamy o różnych aspektach wolontariatu, o różnych zmianach, o różnych kierunkach. Dzisiaj znowu mam przyjemność rozmawiać z Tobą. Powiedz mi krótko, co się u Was nowego zadziało od ostatniego momentu naszego spotkania? Zawsze spotkania z Wami są dla nas czymś nowym, także bardzo dziękujemy. A tymczasem jesteśmy w nowym projekcie, który ma na celu zsieciowanie, wzmocnienie potencjału wolontariatu i docelowo być może stworzenie właśnie czegoś nowego w naszym mieście. No właśnie, razem z Anią Wendler przyjechałyście tutaj do Łodzi na pierwsze z czterech szkoleń w ramach bloku edukacyjnego prowadzone z Magdą Korczyk-Waszak. Szkolenie z potencjału i roli koordynatora wolontariatu. Jakie macie odczucia po tym pierwszym szkoleniu? Pierwsze szkolenie to przede wszystkim sieciowanie i poznawanie innych wolontariuszy i członków, którzy chcieliby wzmocnić wolontariat lokalnych przestrzeniach. Trenerka Magda wprowadziła nas prawnych poprzez zasobów koordynatorów wolontariatu. Także wzmocniliśmy się bardzo, ale przede wszystkim zsieciowaliśmy i poznaliśmy, bo przed nami długi czas. No właśnie, czy tą wiedzę, czy te wszystkie elementy edukacyjne staracie się włączyć w jakiś sposób do waszej pracy, czy traktujecie to bardziej jako taką inspirację i jakąś taką nowinkę? Jak to wygląda? Jakby, czy to jest potrzebne w ogóle? No, mówiliśmy o podstawach prawnych. My, 18 lat działając w Agrafce, nie ukrywam, że mieliśmy już to wszystko wprowadzone dawno i to wszystko, co wybrzmiało, było już realizowane. Również uczymy tego wolontariuszy. Także, jeżeli chodzi o aspekty prawne, nic nowego nie dowiedzieliśmy się, ale to chyba dobrze świadczy o poziomie wolontariatu. Natomiast druga kwestia dotycząca równowagi i wzmacniania potencjału koordynatorów wolontariatu jest bardzo ważna i to, co wybrzmiało na pierwszym spotkaniu, czyli zaczęcie od siebie, myślę, że będzie procentowało, bo koordynatorzy wolontariatu właśnie sobą pracują. Także na początku ten temat był bardzo dla mnie ważny. A czy coś cię zaskoczyło w samym szkoleniu, albo nie wiem, w poznanych osobach? Był jakiś element właśnie taki, który cię zaciekawił, coś nowego, coś innego? Wiesz co, no zawsze chętnie i z otwartością słuchamy nawzajem działań innych koordynatorów, więc na pewno było dużo, dużo inspiracji, ale nie ukrywam, że to, co Magda, trenerka, zaprezentowała o takiej równowadze właśnie pomiędzy tym, co biorę, co daję, bardzo się wpisywało też w naszą ideę. Także myślę, że wszyscy wolontariusze, którzy działają, i koordynatorzy przede wszystkim, ważne, żeby mieli taką świadomość tego, że bardzo ważny jest ten bilans. Mówiliśmy dużo o tym, bo to wyszło od samych koordynatorów, jak pogodzić ten wolontariat z życiem prywatnym. I ten właśnie work-life balance wybrzmiał bardzo mocno od Magdaleny, trenerki. Nie ma balans, jest tylko albo work, albo live. I to jak gdyby mnie zaskoczyło, powiem szczerze, na tym poziomie, gdzie nawet teraz jestem, rzeczywiście tej pracy wolontariusza, społecznika, rzeczywiście warto grubą kreską oddzielić tą pracę naszą społeczną od tego życia prywatnego, a wiemy, że w praktyce jest to bardzo trudne. Tak, przyznaję sam, często trudno jest to oddzielić, ponieważ niektóre aspekty właśnie się, chociażby znajomości, prawda, zaczynam się zacierać, pojawiają się różne ciekawe inicjatywy i czasami nam trudno powiedzieć, że po prostu nie mam czasu albo nie mam ochoty. Po prostu idziemy czasem z głębi serca w jakieś działanie i już nie patrzymy, czy to jest wolontariat, czy nasze życie prywatne.
Tak, i jeszcze ci wejdę w słowo, bo bardzo fajnie powiedziała jedna z koordynatorek wolontariatu, nie pamiętam z której miejscowości, że zastanawia się nad tym, że ostatnio jak idzie do sklepu, to więcej w koszyku swoim ma rzeczy dla organizacji niż dla siebie, a to są zakupy robione w prywatnym czasie. No i to właśnie było takim wstępem do takiej rozmowy o tym, jak to jest naszą równowagą właśnie i rozdzieleniem. No właśnie, mnie to najbardziej zaskoczyło, że tyle organizacji właśnie spoza Łodzi się zgłosiło, że fajnie, że ten wolontariat w regionie zaczyna się rozwijać i zaczyna być większe zainteresowanie niż dotychczas, bo już od wielu lat też staramy się tutaj właśnie wzmacniać region. Być może to jakby okres pandemii spowodował pewien taki zastój. Natomiast w samych Pabianicach wolontariat świetnie się rozwija. To już jakby jest fakt. Mocno się sieciujecie i współpracujecie właśnie z różnymi partnerami. No właśnie, opowiedz, bo to może być ważne dla tych nowych. Jak wygląda ta wasza współpraca z lokalnym środowiskiem? Na ile jest to ważne? Na ile jakby was to wspiera? Czy sami byście sobie dali radę, czy jednak jest to potrzebne, żeby to było robione wspólnie? Bardzo ważne tutaj podjąłeś tematy. Ja osobiście, jak i cała grupa, uznaliśmy, że na pierwszym miejscu dla nas jest człowiek. To jest nasza wartość nadrzędna i ona nie tylko odnosi się do naszej pracy jako wolontariuszy, ale do naszej współpracy z naszymi partnerami. I ta relacja człowiek również tam wybrzmiewa na pierwszym miejscu. W związku z tym, ta współpraca jest na każdym poziomie. Poziom samorządowy, edukacyjny, organizacji pozarządowych, poziom biznesowy, z biznesem lokalnym również współpracujemy. Nie ma przestrzeni, tak sobie teraz myślę, z którą nie współpracujemy w sposób ciągły, długotrwały i taki bardzo partnerski. Bardzo mam takie duże poczucie, że jeżeli działamy, bo ktoś może mieć taką myśl, że wolontariusze to jest ta przestrzeń tylko jak gdyby dla nich z poziomu, mówię teraz organizacji, tylko coś dają, tak? Czyli biznes, partnerzy, powiat, miasto, że oni coś nam dają. A jak gdyby tutaj u nas w Pabianicach mam takie poczucie, że jest bardzo duża taka równowaga, że to jest na poziomie takiej bardzo dużej wzajemności, że oni czują, że my ze swoim zasobem bardzo dużo wnosimy do ich życia i z wzajemnością. I ta symbioza od 18 lat u nas, bo tyle działa Agrafka, bardzo mocno procentuje nie tylko we współpracy, ale też w projektach, w relacjach na ulicy. Policja, która nas wspiera nie tylko w różnych działaniach, ale robimy wspólne projekty. Także no, jest to niezbędne do tego, żeby organizacja działała na poziomie bardzo szerokim. Współpraca ze wszystkimi sektorami, które na pierwszym miejscu mają człowieka. No właśnie, takie kompleksowe podejście jest oczywiście kluczem do sukcesu. No i tutaj właśnie ta wymiana różnych dóbr odbywa, tak? Bo tak jak powiedziałaś, to nie tylko jest na poziomie tego wolontariusza, ale całe zorganizowanie tej otoczki jest bardzo ważne, tak? No, inaczej jest, jak mamy żywą gotówkę, to możemy sobie, nie wiem, doposażyć, zorganizować, sfinansować, ale duże rzeczy robimy po prostu, robimy bezpłatnie, w związku z czym jakby zorganizowanie tej przestrzeni, nawet takiej akcji czy miejsca na akcję, no jest bardzo ważne, to, żeby jak najwięcej tych elementów, jak najwięcej tych podmiotów, tych partnerów tam było, bo wtedy ta energia szerzej się roznosi i więcej pomocy, więcej osób uzyska to wsparcie, niż na przykład niż jakby to robiła jedna osoba właśnie swoim tam zasobem. Razem możemy po prostu więcej, tak w skrócie. Tak, pewnie, ale co jest jeszcze ważne, że po tej drugiej stronie, obojętnie to, czy będzie nauczyciel, czy to będzie prezes jakiejś firmy, czy też urzędnik, to on jak gdyby też, pomimo tej roli, jaką pełni, jest człowiekiem, a człowiek bardzo potrzebuje mieć taki wpływ na życie, bardzo potrzebuje angażować się w coś wartościowego. I wolontariat jest taką przestrzenią, w której pomimo tego, że działa i realizuje swoją rolę zawodową, to może, angażując się w różne akcje, zobaczyć coś więcej. I to poczucie wpływu, jakie ma człowiek, ta chęć niesienia pomocy daje kopa. I dlatego, przynajmniej w Pabianicach, ta współpraca jest bardzo mocno nakreślona uśmiechem.
że ten uśmiech i chęć i motywacja wewnętrzna wspólna właśnie procentuje bardzo różnorodnymi akcjami, ale też śmiesznymi jednorazowymi flashmobami w mieście na przykład. Dokładnie. A czy współpracujecie z jakimiś innymi centrami wolontariatu w Polsce, w regionie? Czy jest taka współpraca właśnie sieciująca nie partnerów, ale środowisko, które zajmuje się organizacją wolontariatów na podobnym poziomie i na podobnej płaszczyźnie? No tak, nie ukrywam, że w momencie, kiedy zostaliśmy docenieni przez Narodowy Instytut Wolności poprzez Korpus Solidarności, otworzyły się nam nowe okna i nowe drzwi na świat, ponieważ ta współpraca z innymi regionalnymi centrami bardzo mocno, no, realnie się tutaj wzmocniła. Jeździmy, szkolimy, dzielimy się naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, zapraszamy też inne regionalne centra i ta wymiana jest na bardzo, naprawdę wysokim poziomie. Cudownie jest zobaczyć, co inni robią, ale też dzielić się tym, co my przez te lata tutaj zdobyliśmy. I to jest bardzo ważne. Jeżdżąc po tej Polsce, też mamy takie poczucie, że bardzo ludzie potrzebują się sieciować, wspierać. Liderzy potrzebują usłyszeć, jak jest u innych. I też mieć poczucie, że w każdej chwili możemy do siebie zadzwonić i usłyszeć, jak to jest u nich, albo dostać po prostu trochę empatii w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy, bo podobno lider tak naprawdę czuje się czasami samotny. Więc ta możliwość zadzwonienia gdzieś bądź sieciowania się i porozmawiania o tym, co nas boli, możliwości współpracy z wolontariuszami jest mega cenna. Więc tak, jak najbardziej współpracujemy, jest to bardzo efektywne. No to było też widoczne podczas tego naszego pierwszego spotkania, jak to jest bardzo ważne i jak cenią to koordynatorzy i liderzy. No niestety, pandemia spowodowała, że wiele centrów, które działało w naszym regionie, po prostu się rozwiązało z różnych powodów. Ty masz bardzo bogate doświadczenie jako liderka, jako założycielka różnych inicjatyw, też zarządzasz organizacjami. Tak ze swojego doświadczenia, czy masz jakieś takie właśnie rady dla tych, którzy właśnie chcieliby wznowić, którzy chcieliby wzmocnić te swoje centra, albo zreaktywować, jakby na co powinni zwracać uwagę w tym procesie? Co jest istotne, żeby właśnie efektywnie zarządzać tego typu podmiotem? Ja wrócę znowuż do tego, co u nas w Agrafce jest najważniejsze, czyli człowiek. Ale ten człowiek to jest o tym, żeby zacząć jednak od siebie. Ja wiem, że na wszystkich szkoleniach już mówimy, że aby wolontariusz mógł sukcesywnie, efektywnie pomagać, musi najpierw zadbać o siebie. Czyli ten najlepszy ratownik to jest żywy ratownik. W związku z tym pytanie tylko jest, jak rzeczywiście realnie to wprowadzamy w nasze życie? Czy rzeczywiście jest tak, że lider, koordynator, najpierw dba o siebie z poziomu tego, że pracuje sobą, czyli jak dba o siebie, to nie jest tylko o tym, że jak jest zmęczony, to żeby delegował. To nie jest o tym, że powinien znać procesy zarządzania grupą. To nie jest o tym, że fajnie, żeby znał, jakie są typy osobowości, jak delegować, żeby utrzymać motywację wewnętrzną. To jest też o tym przede wszystkim, żeby poznał swoje zasoby i odkrył, co on tak naprawdę potrafi robić. A uwaga, to co potrafi robić, to jeszcze nie wszystko, bo do tego bardzo ważny jest ten płomień. Żeby rozpalać innych, trzeba samemu popłonąć. I mam takie poczucie, że to widać. To widać w pracy naszej społecznej, kto jest zmęczony, kto nie czuje tego, kto robi to raczej z poczucia innej potrzeby, takiej zewnętrznej niż ze środka. Więc bardzo to, na co ja przynajmniej kładę nacisk i zachęcam innych koordynatorów, to żeby przede wszystkim zbadali swoją motywację, z jaką pomagamy innym, czyli dlaczego ja pomagam innym, dlaczego jestem koordynatorem. Później dbali o te swoje potrzeby w sposób świadomy i żeby nie zatracili tego płomienia, który zaraża też innych. A to, czy później z świadomością będziemy zarządzać, czyli te całe procesy, które można wyedukować sobie, no to już są jak gdyby takie must have, które musi mieć każdy koordynator. Ale ten płomień myślę, że jest najważniejszy. Ja myślę, że Chyba zresztą wiesz, o czym mówię, Mariusz. tak. Ja myślę, Płoniesz, Mariusz. no, ja uważam, że to jest z naszego spotkania to dzisiaj takie fajne szkolonko wyszło i myślę, i się bardzo cieszę, że to dzisiaj ty jesteś tą pierwszą gościnią.
z naszego projektu, która jakby zainaugurowała ten cykl spotkań z uczestnikami projektu, żeby zrobić taki fajny wstęp, taki fajny background do tego, żeby właśnie pozostali koordynatorzy mieli z czego czerpać i w procesie dalszej edukacji myślę, że będą mieli fajny taki case, żeby sobie fajne rzeczy i modele współpracy z wolontariuszami wypracowywać. A na koniec, jakie są marzenia i plany Agrafki? Bo tak my o innych, teraz Ojejku, może o Was trochę. ile mamy czasu? Ile mamy czasu? Ile Nie no, żartuję. potrzebujesz? Marzenia Agrafki. Jesteśmy też sami w procesie zmian, takich wewnętrznych. Ciągle się jakoś tam dostosowujemy do tego, jesteśmy elastyczni bardzo. I to, jak wygląda Agrafka, wynika z tego, jaką potrzebę mają ludzie w środku. Nawet pierwszy raz od wielu, wielu lat, szczerze przyznam, trochę zdradzę, nie mamy naboru do Agrafki. Jest to wynik takiej naszej decyzji. Chcemy bardziej zainwestować w profesjonalny wolontariat tu i teraz, a przyjście nowych rzeczywiście bardzo jest dla nas wymagające. To jest cykl 3-miesięcznych szkoleń, team buildingu, wprowadzenia, więc na ten moment chcemy mocniej się wzbogacić o to, co jest teraz. Natomiast mamy bardzo dużo projektów. Na pewno pójdziemy w profilaktykę zdrowia psychicznego, bo to jest to, co bardzo nas dotyka i co czujemy. I na pewno pójdziemy w takie projekty. Na pewno chcemy odejść trochę od animacji, takich społecznych, bo czujemy, że na ten moment nasze umiejętności już chcemy inwestować gdzie indziej. Natomiast no, z pewnością usłyszycie na nas jeszcze nie raz, nie tylko w województwie łódzkim, ale jestem przekonana, że jeszcze w Polsce gdzieś tam coś ciekawego możemy zaoferować. No to na pewno, to jakby zawsze idzie w górę i zawsze procentuje. Myślę, że tutaj dużo pracy Twojej, całego zespołu idzie właśnie w takie relacje, dzięki temu jakby długoterminowo i z taką silną motywacją ci wolontariusze po prostu działają. Także życzę Ci wszystkiego najlepszego, żeby to się dalej rozwijało, żeby były właśnie nowe pomysły, nowe działania. I co, widzimy się na kolejnym webinarium, widzimy się na kolejnym szkoleniu już niedługo. My tutaj będziemy wszystko oczywiście na naszych mediach upubliczniali, upowszechniali, tak żeby ta wiedza się niosła. Gościem dzisiejszego spotkania była Agnieszka Jaksa ze Stowarzyszenia Grupa Wolontarystyczna Agrafka. Dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, że równowaga tylko może nas w tym świecie wyratować. Także biorę dalej, po to mamy dwie dłonie, żeby jednak to poszło, jak to mówi pani Magdalena Korczyk-Waszak, połączyło się ze sobą. Tak, połączyło się ze sobą, zamieniło w porozumienie, czyli współpracę. Jeżeli Wam się podobało to spotkanie, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybowaniu naszego kanału i wspieraniu na Patronite, żebyśmy mogli dalej się spotykać z tak ciekawymi gośćmi. Także do zobaczenia za miesiąc. Cześć! Dziękuję bardzo, do zobaczenia.